kochani, na 6. internetowej lekcji plastyki. Ostatnie kilka odcinków było związane z wieloma chemicznymi rzeczami. Używaliśmy plastików, klejów, także dzisiaj postanowiłam dla Was nagrać lekcję taką, która będzie związana z naturą, żebyśmy mogli trochę poprzebywać i poobcować z tymi elementami natury. Pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić las w słoju oraz jak zrobić żywe kompozycje, na przykład w szklanych słojach, kieliszkach, tak żebyście mogli uprzyjemnić na wiosnę swój dom i przenieść trochę tej natury, tego lasu do siebie. Wbrew pozorom, robienie z lasów słoików wcale nie jest trudne. Wystarczy mieć kilka elementów i teraz na początek chcę Wam pokazać, co będzie nam potrzebne właśnie do zrobienia takiego lasu w słoiku, co musicie mieć. No przede wszystkim jakieś naczynie. Najlepszy będzie do tego po prostu słoik. Ja mam kilka propozycji. Tak, żeby każdy mógł coś zrobić, bo pewnie nie wszyscy mają to samo w domu, a już na pewno żadne z Was nie ma profesjonalnego słoja do lasu w słoiku, chyba że będziecie chcieli sobie taki kupić. To jest zwykły słoik po drzemie. No i zobaczcie, co ja zrobiłam. W tym słoiku nie będę robić zamkniętej kompozycji, będę robić jedynie taką otwartą kompozycję, jak w doniczce. Natomiast, jeżeli będziemy chcieli robić taki prawdziwy las w słoju, to będzie trzeba wykombinować jakąś zatyczkę i zamknięcie do naszej kompozycji. Tym razem jest to otwarta kompozycja, to był zwykły słój i widzicie, przysłoniłam tutaj tę część do dokręcania pokrywki właśnie takim zwykłym sznurkiem naturalnym, którego przykleiłam na zwykłym kleju. No i kochani, wygląda to bardzo ładnie i estetycznie. Zaraz zobaczycie, jaką kompozycję w tym wymyślę. Druga propozycja to duży słój. W tym słoju spróbujemy zrobić prawdziwy las w słoiku, mini las w słoiku, no bo umówmy się, duże to nie jest, ale spróbujemy właśnie zrobić taką zamkniętą kompozycję i na tym również ozdobionym sznurkiem słoiku damy sobie pokrywkę. Oczywiście mogła to być też zwykła zakrętka ozdobiona jakimiś sznurkami naklejonym na przykład mchem albo kamykami na wierzchu, tak samo dobrze by się nadała, ja niestety zgubiłam tą zakrętkę. Więc będę próbować zrobić z takiego oto niekompletnego denka od naczynia żaroodpornego taką ozdobną pokryweczkę. Można to zrobić normalnie, po prostu nakrywając w ten sposób ten słoik, ale można też odwrócić to w drugą stronę i na przykład na tym zrobić również kompozycję z mchem, która będzie stanowiła drugą część niejako tej naszej pierwszej kompozycji. Co jeszcze jest potrzebne? Moi drodzy, kamyki. I tu wcale nie musicie mieć profesjonalnych kamyków kupionych w sklepie, tylko możecie po prostu pozbierać sobie kamyczki koło domu, na drodze, gdziekolwiek, nawet w parku. Ja mam kilka torebek takich kamyków, które sobie kupiłam w sklepie akwarystycznym za 3 zł za każdy taki woreczek, więc naprawdę to nie jest duży wydatek. Nie proponuję Wam kupować tego w marketach budowlanych, bo tam dużo więcej za coś takiego zapłacicie. Najtaniej jest właśnie w sklepie akwarystycznym, no i takie kamyki są odpowiednie do używania w mokrych kompozycjach, także można spokojnie je stosować. Tutaj mam jeszcze inny kolor kamyczków, tutaj jeszcze takie białe kamyczki, które też będą świetnie wyglądały. Kamyczki większe, kamyczki mniejsze. Potrzebny będzie też keramzyt. Keramzyt to jest taki produkt ogrodniczy, to jest taki drenaż. Są to takie kulki wyglądające trochę jak kulki lawy wulkanicznej i jest to po to, żeby wchłaniało to wodę i jeżeli nadmiar wody nam się zgromadzi w naszej kompozycji, to właśnie ten keramzyt będzie tu wchłaniał. Oczywiście możecie się obyć bez keramzytu, jak najbardziej. Możecie po prostu nasypać na dno większą warstwę kamyków, które będą działały również jako drenaż. Także keramzyt nie jest bezwzględnie potrzebny, możecie spokojnie zrobić swoją kompozycję właśnie tylko z samymi kamykami. Kochani moi uczniowie, zróbcie swoją kompozycję, to jest Wasze zadanie. Nie musi to być taka sama kompozycja jak moja, nie musi to być las w słoju. Może to być mała kompozycja zrobiona nawet w kieliszku albo w jakiejś innej szklanej obudowie. Tak, żeby było widać warstwy tej naszej kompozycji. Możecie zrobić też kompozycję w starym, na przykład w dzbanku do herbaty ubitym, albo w filiżance, albo w miseczce. O ile tylko będzie to żywa kompozycja, która będzie sobie rosła i będzie nam umilała wnętrze. No i teraz co dalej? Kochani, ziemia ogrodnicza. Ja tutaj mam troszkę ziemi w takiej doniczce, jak widzicie. Kolejna rzecz, to oczywiście woda jest nam potrzebna, bo będziemy tą kompozycję mimo wszystko podlewać. Potrzebny nam będzie węgiel.
Węgiel jest potrzebny, jest to węgiel aktywny, coś takiego, co możecie też kupić w sklepie, w sklepie akwarystycznym. Używa się to właśnie do akwariów. Będzie to potrzebne, jeżeli chcecie zrobić zamknięty las w słoiku. W przypadku kompozycji otwartych nie musicie używać tego węgla. I tutaj wskazówka dla osób, które nie mają oczywiście takiego węgla w domu, bo podejrzewam, że niewielu z Was posiada. Możecie użyć też węgla z apteki, takiego w pastylkach, który się łyka, i po prostu kilka takich pastylek, 2, 3, 4, rozdrobnić, zależnie od wielkości Waszej kompozycji, po prostu rozgnieść i też wsypać. Będzie miało to taką samą funkcję jak ten węgiel akwarystyczny. Oczywiście musi to być węgiel aktywny. Pamiętajcie, żeby nie dawać żadnego węgla z piwnicy czy innego węgla, który nie jest przeznaczony ściśle do właśnie takich celów. No i oczywiście będziemy potrzebować też roślinki. Roślinek takich małych raczej, gdyż te kompozycje nie będą w zbyt dużych pojemnikach. Raczej małe roślinki. Może nie musicie wcale używać kupnych roślinek. Możecie zrobić sobie szczepkę ze swojej paprotki albo użyć trochę mchu z ogródka. Użyć jakiś kwiatek wykopany z trawnika. Co chcecie. Naprawdę nie jest to wcale rzecz, która wymaga pieniędzy i jeżdżenia po sklepach i kupowania specjalnych rzeczy. Ja na przykład w jednej z kompozycji dzisiaj użyję bratka, który zupełnie przypadkowo zasiał mi się koło trawnika, ponieważ wyrzucałam takie nasionka w poprzednim roku z bratków. Często wysiewają mi się takie bratki, bo ja właśnie zbieram te nasionka i celowo je wrzucam do ziemi. No i taki śliczny bratek, mini bratek mi wyrósł, będę próbować zrobić z nim właśnie jedną z tych kompozycji. Zanim zaczniemy, pokażę Wam mój las w słoju. Zobaczcie, tutaj mam taki piękny słój, celowo kupiony do tego celu. Dostałam go kiedyś na urodziny, ponieważ ta osoba wiedziała, że marzę o tym, żeby sobie zrobić taki profesjonalny las w słoju. No i w tym lesie, w tym naczyniu, który jest osadzony na takim konarze, zasadziłam drzewko bonsai, zasadziłam jakieś mniejsze roślinki, bluszcz, fikus, wsadziłam mech, kamyczki. Zrobiłam to tak dokładnie, jak dzisiaj Wam pokażę. A chciałam z tego zrobić taki troszkę japoński ogród, dlatego wsadziłam taki mikroposążek Buddy, żeby wyglądało to naprawdę jak taki azjatycki ogród, mini ogród. Także moim zdaniem jest super. Pokażę Wam później, jak też dbać o taki ogród, kiedy już go zrobimy. No i dobrze, kochani, zaczniemy od najtrudniejszej rzeczy, czyli właśnie od lasu w słoju. Troszeczkę, można powiedzieć, ta lekcja będzie połączona z lekcją przyrody. Dlaczego? Taki las w słoju to jest mini przykład takiego ekosystemu zamkniętego i możecie sobie obserwować, zrobiwszy już ten słój, jak woda, która jest w glebie, paruje, skrapla się na ściankach tego naczynia, zbiera się w większe krople, ponownie spływa do gleby i cały czas tak sobie krąży. Dlatego takiego słoju nie trzeba podlewać, jeżeli oczywiście jest on zamknięty. Podlewamy go bardzo mało, zaraz wszystko powiem dokładnie i możemy go w większości już nie podlewać potem. Ewentualnie, jeśli jest duża susza lub bardzo gorąco, dolewać po odrobince, naprawdę odrobince wody. Także jest to bardzo fajna rzecz właśnie dla obserwacji takiego cyklu krążenia wody w przyrodzie, bo ten słój, tutaj ta kopuła szklana, będzie działać właśnie trochę jak nasza atmosfera, czyli będzie powodować, że ta woda będzie sobie sama krążyła. Oczywiście nasz las w słoiku, mikro las w słoiku, zrobię w takim największym z tych moich tutaj naczyń. Co, od czego zaczynamy? Najpierw damy sobie drenaż. To jest troszkę większy słoik niż na przykład ten, więc ja tutaj nasypię na samo dno trochę keramzytu. I zobaczcie, wystarczy taka garstka keramzytu, żeby nam pokryła mniej więcej 2 cm najniższe tego słoja, żeby jakby nie było widać dna przez ten keramzyt. O, i tyle. Tyle tego keramzytu w zupełności wystarczy, żeby stanowiło to dobry drenaż dla naszych roślin. Dobrze, i teraz tak. Na to nasypiemy trochę węgla aktywnego. Po co? Węgiel nasypiemy po to, ażeby nie zalęgły się nam jakieś bakterie, żeby nie spleśniało nam to wszystko i żeby po prostu te rośliny były sobie zdrowe, żeby powietrze zostało oczyszczone, bo węgiel aktywny będzie oczyszczał nam to środowisko. Nasypujemy troszkę tego, nie za dużo tego węgla. Jeżeli to są takie granulki, jak akurat ja mam tutaj, pokażę Wam, takie większe granulki, o, to nasypujemy sobie tak z 20 tych granulek. Jeżeli ta kompozycja jest większa, to troszkę więcej. Do takiego małego słoika wystarczy dosłownie troszeczkę tych,
kule. Ja myślę, że do tego typu kompozycji, jeśli używalibyście węgla w kapsułkach, czyli w takich pigułkach normalnych z apteki, to wystarczy rozgnieść 2-3 takie pastylki. Następną warstwą już będzie gleba. I teraz tej gleby nie może być też za dużo, ale musi jednak trochę być, żeby rośliny miały pożywkę i oparcie. Więc sypiemy tak z 4 cm warstwy tej ziemi. Możemy nasypać kilka warstw ziemi, przeplatając ją warstwami kamyczków. Będzie to bardzo ładnie wyglądało. Ugniećcie sobie tą ziemię na równo najpierw. Ona była troszkę ubita i powiedzmy stanowiła taką jedną płaską linię nad tymi kamykami. Jak sobie tak ubijecie wzdłuż, to w zasadzie to już jest gotowe, jak chodzi o tą pierwszą warstwę. Pamiętajcie, żeby zawsze wycierać sobie ten słoik, bo później po posadzeniu roślin dużo trudniej będzie Wam wyczyścić brzegi słoika i nie będzie to wyglądało ładniej estetycznie. No i tak, daliśmy ziemię i teraz ja właśnie sobie nasypię kamyczków w kolorach takich ciemniejszych. Nasypię tutaj takie ciemne kamyki i sypię je tylko wzdłuż, taką warstwę wzdłuż ścianki słoja. Zobaczcie, nie będą to kamyki na całym tym słoju, na środek ich w ogóle nie daję. Daję właśnie tylko te kamyki tak naokoło. No, a tu już jest ich niewiele, więc pewnie do tej kompozycji już wszystkie zużyję, które miałam w tym, woreczku. No i teraz widzicie, jest dużo pyłu, więc ja ten pył sobie wytrę, żeby potem nie trzeba było tego czyścić już, tak jak mówiłam, po posadzeniu. No i dobrze, gotowe. I teraz znowu nasypię troszeczkę gleby, już tym razem niewiele, bo jak widzicie, już całkiem wysoko to jest, a jeszcze muszą nam się zmieścić tu rośliny. I teraz na środek głównie daję tą glebę. Troszkę może też na brzegi, żeby jednak się zrobiły te warstwy widoczne. Ok. No i teraz możemy posadzić rośliny. Właśnie najlepiej jest na takim... O, troszeczkę chyba mi się zrobiło za wysokie to. Jeszcze ubiję sobie tą kompozycję moją, ponieważ tych roślin nie będzie nam tu widać. No niestety, taki mały słoik ma swoje wady. A przy okazji powiem Wam, że ten słój robię na aukcję. Będzie on wystawiony na aukcji. Zbieramy na dom dla osób, które straciły swój dom w pożarze i po prostu chcemy sprzedać takie rzeczy, żeby uzyskać trochę funduszy i pomóc ludziom odbudować swój dom. Szczególnie w tych czasach teraz bardzo ciężko będzie samemu takie przedsięwzięcie przeprowadzić, więc jest to fajna okazja, żeby komuś dopomóc i zrobić też coś fajnego. No i tak, teraz spróbujemy posadzić roślinki, taką kolorową roślinkę. Trzeba delikatnie wyjmować rośliny, oczywiście, kochani. Ja to zrobię nad ziemią, z tych doniczek, żeby nie uszkodzić im korzonków. I teraz uwaga, jak mamy taką bryłę z korzeniami, to musimy zrobić tutaj dziurę w tej naszej kompozycji. Teraz uwaga, bo można łatwo zniszczyć sobie całą tą pracę, którą wcześniej wykonaliśmy. Dlatego ja będę to robić delikatnie. Posadzę tą roślinę na środku, bo to będzie największa roślina w tej kompozycji. Jeżeli nawet nie jedyna, bo do tak małych słojów nie ma sensu też dawać dużych jakichś ilości roślin, bo po prostu one się nawzajem przytłoczą i nie będzie nic widać. Oczywiście taką roślinę, jeżeli jest troszkę za wysoka, możecie skrócić, jeżeli jest to taki rodzaj rośliny, który się w ogóle nadaje do przycinania. Ale ja zawsze umieszczam rośliny, które się nadają do przycinania, ponieważ po jakimś czasie i tak rośliny urosną i będą już za wysokie do tego słoika. Trzeba będzie je po prostu troszkę przycinać na wysoko. Teraz oczywiście znowu trzeba wyrównać naszą kompozycję, przysypać korzonki ziemią. No i kolejnym etapem będzie już ozdabianie tego słoika. No i tradycyjnie należy wytrzeć, delikatnie przytrzymując roślinkę, żeby jej też nie uszkodzić. Wytrzeć ten słój. Ja to robię bez rękawiczek, bo jest mi dużo wygodniej bez rękawiczek. Oczywiście będę musiała potem doczyścić szczoteczką swoje ręce, ale jest mi niewygodnie w rękawiczkach. Jeśli chcecie, możecie używać gumowych rękawiczek, tym bardziej, że pewnie wszyscy teraz już mają takie w domu. No i dobrze. Zrobiliśmy taką podstawę naszej kompozycji. I teraz, czym to można przyozdobić? Można użyć ładnych kamieni. Ja tutaj zebrałam po prostu w ogrodzie jakieś kamyki i spróbujemy je poumieszczać. Może użyję takiego krzemienia ładnego, który wciskam w glebę. Użyję też kilku takich opłukanych kamyków, które wcześniej też miałam do kompozycji. Po prostu je tak wsypię, żeby tworzyły taką podściółkę też, czy też naściółkę.
Okej. Dobrze, jak już kamyki mamy wsypane, to możemy dać sobie trochę mchu. I kochani, uwaga z mchem. Oczywiście w lesie nie wolno zbierać, wyrywać całych kęp mchu. Jest to nieekologiczne, niszczy ściółkę, no i w ogóle jest też to zabronione. Także ja mam mech z ogródka, możecie po prostu czasem koło drzew, w jakichś trawnikach możecie znaleźć takie kępy mchu. Tylko nie wyrywajcie całych połaci, żeby nie ogołocić tej ściółki, tylko po małym kawałeczku, jeżeli już. I wtedy jest to bezpieczne, bo ten mech i tak się odrodzi. I takie kawałeczki mchu sobie tutaj poukładamy. Ponieważ ta kompozycja będzie zamknięta, to ten mech będzie wspaniale rósł, ponieważ po prostu on lubi wilgoć. A w takim słoiku ta wilgoć będzie się utrzymywać. Niektórzy z moich uczniów robili już takie słoje ze mną w szkole. Dostaliśmy od firmy Oliwki etc. fajne słoje kiedyś i robiliśmy właśnie takie kompozycje. Bardzo dziękujemy za te słoje. Były to wielkie słoje i naprawdę piękne kompozycje z tego wyszły. Przyniosłam rośliny, przyniosłam wszystkie komponenty i wyszły naprawdę świetne słoiki. Okazało się, że w tym roku nie ma szans, więc robimy to zdalnie. Nie za dużo tego mchu, kochani. I pamiętajcie, mech po jakimś czasie też będziecie musieli wymienić, ponieważ taki mech tak czy inaczej kiedyś się zniszczy. Po prostu wyschnie, zdegeneruje się i trzeba będzie dać nowe kępki mchu, ale to nie szkodzi. Po prostu po jakimś czasie sobie to wymienicie. No i mamy już tutaj roślinkę. Ojej, złamałam ją niechcący. No, końcówkę złamam, ale nie przejmujmy się, ponieważ ta roślinka będzie w tak wilgotnym środowisku, będzie sobie bardzo fajnie rosła i się odnowi, zregeneruje się. Także nie mamy się czymś przejmować. No ale trzeba uważać, żeby jednak tych roślin jak najmniej uszkadzać. Mamy już roślinę naszą główną. I mech posadzony. No i teraz do tego sobie jeszcze dosypiemy takich drobnych kamyczków, żeby ta kompozycja była po prostu ładna i estetyczna. Takie malutkie właśnie ekwerystyczne kamyczki jeszcze nam urozmaicą tą kompozycję i sprawią, że będzie, wypełnimy te dziurki i będzie to bardzo ładnie wyglądało. No i wzdłuż właśnie brzegu sobie możecie taki żwirek nasypać. To mogą być też drobne kamyczki, będzie też bardzo fajnie wyglądało. Zresztą zrobimy inne kompozycje za chwilę z innymi kamyczkami, także zobaczycie dla porównania, jak to można, jak to może wyglądać. No i właściwie, kochani, to ta kompozycja jest już gotowa. Mamy mech, mamy kamyczki, mamy roślinkę główną i będzie to sobie rosło. Ja bym szczerze mówiąc zrobiła to trochę niżej, żeby więcej roślin było przez to widać. Będzie to ładniej wyglądało. Być może jeszcze to zmienię, ale teraz troszkę za wysokie mi to wyszło. Chciałam Wam pokazać, jak porządnie powinny być zrobione te warstwy. Natomiast może rzeczywiście o tyle niżej byłoby lepiej i pewnie lepiej byłoby to wszystko widać. Ok, w zasadzie to już jest gotowe. I teraz podlewanie. Moi drodzy, oczywiście co jakiś czas trzeba dolać troszeczkę wody. W ogóle taką kompozycję w zamkniętym słoju mało podlewamy. Powstała taka kompozycja. Wy uważajcie, żeby mniej więcej ta ziemia zabrała Wam około 1/3 pojemnika, jeżeli ten pojemnik będziecie zamykać, bo inaczej po prostu rośliny się nie zmieszczą i nie będzie ich widać. Na to można posadzić właśnie mech i będziecie mieć bardzo fajną pokrywkę. No i pamiętajcie, żeby obserwować tą kompozycję. Jeżeli ją zamkniecie i zacznie się skraplać, to wszystko jest ok. Jeżeli będzie za dużo się tego skraplać, to na chwilę odkryć, na kilka godzin odkryć, żeby część tej wody wyparowała. Później zamknąć, bo jednak cyrkulacja tej pary i wody musi być w środku, inaczej te rośliny po prostu wyschną. Widzicie, moja kompozycja już pięknie zaparowała. Podlałam ją dzisiaj, ponieważ rzeczywiście była bardzo wyschnięta i wymieniłam troszeczkę elementów. Mech właśnie był do wymiany. Przy okazji tej lekcji zrobiłam sobie porządek z tym właśnie lasem w słoju i powymieniałam część rzeczy, podosypywałam szywirku, żeby to wyglądało dalej ładnie, świeżo i w ogóle super. Dobra, to teraz inne propozycje, już nie zamknięte, tylko takie po prostu jakby doniczki, ale właśnie w których będzie widać te warstwy gleby. W małym słoiczku możecie sobie równie dobrze, jak w dużym takim, posadzić kompozycję i będzie też super wyglądało. Po prostu zrobimy to wszystko mniejsze, w mniejszej skali i damy mniejsze rośliny. Również daję troszkę karamzytu, ale nie dam go tym razem tak dużo, ponieważ chcę zrobić taką kompozycję kamyczkową bardziej, więc tego karamzytu nie będzie tutaj bardzo widać. I teraz nie daję tutaj węgla aktywnego, ponieważ to będzie otwarte. Dam tym razem jasne kamyki. Będzie bardziej widać te warstwy przy jasnych kamykach. Zobaczcie, wsypuję teraz właśnie takie białe, tym razem kremowe właściwie kamyczki.
na to dam znowu ziemię. Wszystko trzeba robić dosyć uważnie, żeby Wam się to nie pobrudziło za bardzo. Wycierać za każdą warstwą, żeby właśnie te kolejne warstwy były ładnie widoczne. Ok, w miarę jest już dobrze. To teraz można dać kolejną warstwę białego żwirku albo inny kolor. Ja spróbuję teraz zrobić dwukolorowe i nasypię zielonego żwirku tym razem. Będzie takie wiosenne. I też tylko naokoło, bo ziemię sobie zostawimy w środku, żeby tam korzonki się zapuściły. No i widzicie, mamy teraz warstwę, znowu troszkę ziemi. Dam, tym razem zrobię to ręką, bo jest mniej miejsca. Jak się to pobrudzi, to nie szkodzi, możecie to trochę przedmuchać i już. I znowu damy trochę żwirku, a może tym razem tego białego znowu naokoło. Trzeba go troszkę wgnieść i ubić zawsze, inaczej ta ziemia się nam będzie przez to prześwitywała będzie. Oczywiście zawsze jak kręcę lekcję, to ktoś zaczyna ciąć piłą mechaniczną, także jeszcze się nie zdarzyło, żeby gdy coś nagrywam, było tutaj cicho. Ok, teraz mamy na środku taką dziurkę, w której sobie zasadzimy właśnie roślinkę. Co to będzie za roślinka? Spróbujemy tu zasadzić taki fikus, bluszcz fikus. Tutaj mam część rośliny właśnie z korzeniami i te korzenie, zrobię im taką dziurkę, dosyć dużą. Wsadzimy do samego dna, żeby ich nie uszkodzić, bo roślina w ten sposób się pożywia, ciągnie wodę i musi mieć ten system korzeniowy nieuszkodzony. Także uważajcie przy sadzeniu, żebyście właśnie korzonków nie uszkodzili, bo przestanie Wam rosnąć i po prostu zbiegnie. No i świetnie, mamy teraz taką mikrokompozycję. Na wierzch oczywiście dam też jakieś kamyczki. O, tutaj nawet mam kamyczki, które będą pasować, bo są takie bialutkie. Kilka takich mam. Damy je tu naokoło też, na sam wierzch. Może jeden taki większy. Do tego dołożę też troszeczkę mchu. Nie za dużo, bo to będzie jednak odkryte. I trzeba będzie to podlewać, ponieważ jednak taki mech, który nie jest w zamkniętym wilgotnym środowisku, będzie trzeba podlewać, ale mech będzie nam robił tutaj bardzo ładną dekorację. Jeszcze dosypiemy tych białych kamyczków na wierzch. Bardzo szybka praca, bardzo fajna praca. Polecam Wam właśnie takie zajęcia na świeżym powietrzu z żywymi roślinami. Jest to super frajda i będziecie mogli trochę odpocząć od tej całej elektroniki, od sztuczności i od wszystkiego, co jest w domach. O, i proszę, mamy bardzo fajny taki warstwowy słoiczek i rosnącą w nim roślinkę i mech. A teraz spróbujemy zrobić coś bardzo eleganckiego, wytwornego i posadzić w tym kwiatek. To może być coś sezonowego. Jeśli ten bratek zwiędnie, to po prostu wymieńcie to na coś innego. Bratek można zawsze wsadzić do ziemi, żeby sobie na następny rok też wysiał się i kiełkował. Aha, przy okazji, kochani, obiecałam Wam pokazać dalszy ciąg tworzenia domku dla lalek. Zrobię to. Również to samo z tym podjazdem, który zaczęłam robić dla autek, ale na następnym tygodniu, ponieważ teraz po prostu nie zdążyłam wybrać się po kleje, a kleje mi się skończyły, no i nie mogłam już nic w zasadzie nowego zrobić, dlatego przełożyłam sobie to na następny tydzień, a tym razem zajmiemy się czymś właśnie takim zielonym. No i dobrze, w tym kieliszku chcę zrobić fajną, jasną kompozycję z kwiatem. No i tak, weźmiemy sobie na początek, tym razem nie użyję keramzytu, bo keramzyt będzie zbyt ciężki do tego kieliszka, to znaczy chodzi mi tu o wygląd, że będzie przytłaczał nam tą kompozycję. Dam na dno taki drobny żwirek tym razem, taki ładny, drobny, beżowy żwirek, który będzie też drenował nam wodę. Po prostu dam więcej tych drobnych żwirków i drobnych kamyków. I po prostu to samo, układamy sobie warstwy kolejne tej naszej kompozycji. Można troszkę tego keramzytu wmieszać do samej ziemi. Nie będzie tego za bardzo widać. Nie jest to takie proste, jak się mówi. Pewnie i tak będę musiała połowę tego wycierać za chwilę, ale spróbujemy. No oczywiście. Na szczęście to jest taras, więc później spłuczę to szlaufem przy okazji podlewania roślin. No i mamy następną warstwę i znowu teraz kamyczki. No może tym razem zielone, żeby znowu ta kompozycja była taka wesoła.
i urozmaicona. Naokoło znowu dajemy te kamyczki. O, może użyję sobie tej doniczki i będę takim dzióbkiem małym to wsypywać. To będzie prościej. Najważniejsze jest, żeby ubić dobrze te warstwy kolejne i wtedy będziecie mieć właśnie taką ładną kompozycję, w której będą widoczne takie paski w przekroju. Nie muszą być wcale takie równe te warstwy, po prostu będzie to fajnie wyglądało. Teraz znowu dam ten beżowy żwirek dla odmiany. I jeszcze trochę ziemi. No i teraz może spróbujemy posadzić tego naszego biednego bratka. Okej. Trzeba uważać, bo takie właśnie tego typu kwiatuszki mają bardzo delikatne korzonki, które jednym ruchem niewłaściwym można niechcący wyrwać. Już wygląda słodko, moim zdaniem. Teraz trzeba to powycierać. Ja tutaj nie dam mchu, dam same kamyki na to, no ponieważ jednak ten bratek zajmuje nam dosyć dużą przestrzeń i chyba tego nie będzie za bardzo widać. Teraz dam znowu żwirek na wierzch i jakieś właśnie pojedyncze kamyczki. Bratek rośnie i teraz dosypiemy na wierzchu jeszcze troszkę właśnie, tylko właśnie zakończymy to tym zielonym żwirkiem drobnym, który nam tu wypełni wierzch. No, mnie się to już podoba. Myślę, że kompozycja wyszła bardzo ładna i wesoła. Będzie to super dekoracja do salonu. Myślę, że może nawet postawię to na stole, właśnie u mnie w jadalni. Okej, kochani, zachęcam Was do zrobienia swoich kompozycji. Jeszcze mam dla Was jeden pomysł, którego nie pokażę, bo już nam troszkę za mało czasu. Mam taką fajną ramkę plastikową. Mam dwa pomysły na tą ramkę i chyba wykorzystam ten drugi, ale pokażę Wam, co możecie zrobić, żeby zrobić sobie obrazek z mchu. Jeżeli macie troszeczkę więcej tego mchu, taką gąbkę zużytą możecie przeciąć na pół, przykleić ją do środka takiego wklęsłego obrazka. Po przyklejeniu tej gąbki na tym możecie umieścić patyczki, wmontować je tu tak, żeby one tworzyły taką wypukłą kompozycję i później pomiędzy to po prostu wsadzić takie troszkę większe kępki mchu. Upchać go dosyć mocno, żeby on nie wypadł stamtąd. Można jeszcze dodatkowo zamocować to kolejną gałązką albo jakimś kawałkiem kory, żeby to się nie ruszało, który można też dokleić w rogu na przykład czy na wierzchu. I ten mech tutaj stworzy przepiękny obrazek. To jest po prostu taka zwykła, wklęsła ramka i po wypełnieniu tego mchem możecie po prostu, mając na spodzie tą gąbkę, zraszać ten mech takim spryskiwaczem i będziecie mieć żywy obraz. Ten mech będzie naprawdę rósł, jeżeli oczywiście nie zapomnicie go podlać. Trzeba go dosyć regularnie skraplać, ale niewiele. Wystarczy mieć taki psikacz do roślin. Widziałam takie obrazy, wyglądają przepięknie, także polecam Wam coś takiego, jeśli macie takie niezużyte ramki albo właśnie ramki, których nie potrzebujecie. Kochani, czekam na Wasze prace, na zdjęcia Waszych ogródków, Waszych lasów w słoju, czy też Waszych kompozycji właśnie w słoikach, w pojemnikach, w kieliszkach, w czym chcecie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. W przyszłym tygodniu czekajcie na kolejną lekcję. Cześć!